Szanowni Państwo, będziemy zaczynać dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Państwa witam na wydarzeniu, wydaje mi się, bardzo ważnym. Bardzo ważnym dla nas tutaj w Krakowie, ponieważ gościmy człowieka, który szuka bohaterów. Wydaje mi się, że Polska szuka bohaterów, bo również Wałbrzych znajduje tych bohaterów. Również naszą pomocą. Myślę, że zdajecie sobie Państwo sprawę, jak ważną misją Instytutu Pamięci Narodowej nas, Polaków, jest odnajdywanie grobów, odnajdywanie osób, które zostały bądź to zapomniane, bądź też skazane na zapomnienie. Więc serdecznie witam zarówno Państwa tutaj zgromadzonych, jak też właśnie naszego szczególnego gościa, pana profesora Krzysztofa Szwalczyka. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało dwie części. Dziękuję za zaproszenie do Krakowa. Cieszę się, że mogę być z Państwem i opowiedzieć o pracach, które Instytut Pamięci Narodowej realizuje. Skala problemu. Gdzie się znajdujemy? Ile pracy przed nami? Jesteśmy na początku tej drogi. Słyszą Państwo o różnych miejscach, które odnajdujemy. Gdzie odnajdujemy szczątki naszych? Słyszą Państwo o konferencjach identyfikacyjnych, kiedy ujawniamy kolejne imię i nazwiska. I to wszystko prawda. Tyle tylko, że historia Polski, ta dwudziestowieczna, była szczególna. Szczególnie dramatyczna, tragiczna. A liczby tych, których pomordowali Niemcy, Sowieci, komuniści, Ukraińcy, liczą w milionach. W ogromnej większości przypadków my nie wiemy tak naprawdę, gdzie są szczątki nasze. Państwo naszą działalność mogą kojarzyć głównie z poszukiwaniem żołnierzy wypętych. To oczywiście prawda, ale nie tylko. Szukamy wszystkich Polaków, którzy zginęli w walce o naszą niepodległość, naszą wolność w XX wieku. Od roku 17 do 1990. Często na takich spotkaniach jak dzisiaj zaczynam swój wykład od zdjęcia, które jest mi bardzo bliskie. Państwo to zdjęcie doskonale znają. Kadra 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. I pokazuje nie dlatego, że widzimy pięknych mężczyzn w mundurach jeszcze piękniejszych Wojska Polskiego. Tylko pokazuje po to, żeby uzmysłowić skalę problemu. Na tym zdjęciu widzimy 5 ludzi. Z tych 5 ludzi 4 zginęło. Oni zostały stracone, zamordowanych i do niedawna nie mieliśmy żadnych informacji, gdzie pogrzebanych szczątki. Teraz po kolei staramy się odnajdywać. Pierwszy z lewej strony, Henryk Wiliczko, pseudonim Lufa, stracony w 1949 roku na zamku w Lublinie. Obok niego rówieśnik Marian Kluciński, Mścisław. To ten stracony w więzieniu w Białymstoku w 1946. Po środku stoi dowódca. Pan major Zygmunt Szędziela-Żółbaszko. Jego zamordowano strzałem katyńskim na Mokotowie, na Rakowieckiej. Jedyny z tego zdjęcia, który przeżył, to porucznik Lejkowski Szpagat, stoi koło pana majora. I ostatni po prawej porucznik Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny, zabity w czerwcu 1946 roku. Dziś wiemy już, gdzie są szczątki pana majora, ale tylko jego. Szukaliśmy i będziemy to czynić nadal. Szczątków zarówno Mścisława, jak i Lufy, jak i Żelaznego. Szanowni Państwo, żołnierze wyklęci to ci, których określamy mianem tych wyklętych, niezłomnych, a których liczbę szacujemy tych zamordowanych, zabitych, straconych na co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi. I w ogromnej większości przypadków rodziny, my także nie mieliśmy żadnej wiedzy, gdzie ukryto ich szczątki. Jeżeli nie ma takiej wiedzy, to wówczas wybiera się symboliczne miejsca. I w takich symbolicznych miejscach gromadzili i gromadzą się Polacy. A nam zależy na tym, żeby te miejsca przestały mieć charakter wyłącznie symboliczny. Spośród mordów szczególnych dokonanych przez komunistów w Polsce, przez to oczywiście znamy obławę augustowską. Mniej osób zna mord na Bartkach, na
bartkowcach, tych partyzantach z oddziału Henryka Florego, pseudonim Bartek, wymarkowanych na Polszczyźnie w 1946 roku. Tam gdzieś na granicy Górnego Śląska i Opolszczyzny jest polana Hubertus koło wsi Bart i stoi tam krzyż. I to jest takie miejsce, które gromadzi od wielu, wielu już lat rodziny, które przyjeżdżają tam modlić się, w miejscu, gdzie wymordowano ich najbliższych. I dzisiaj już wiemy, że ten mord szczególny został zaplanowany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego latem roku 1946. Na tym niewyraźnym zdjęciu widzimy część oddziału Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Działali w okolicach Żywca, Milówki. To jest ten teren Beskidu. I byli bardzo groźni dla władzy ludowej, bo oni byli stamtąd, w tym górzystym terenie praktycznie nieuchwytni. I wprowadzono wtedy dwóch agentów do oddziału, którzy poprzez fałszywą legendę występowali jako przedstawiciele struktur podziemnych NSZ-u, ale także mających łączność z generałem Andersem. I ci młodzi ludzie mieli wyjechać na zachód, żeby tam stać się legalnym wojskiem i walczyć dalej z systemem komunistycznym. Bartek pierwszy z lewej i jego żołnierze. Wśród tych, którzy wyjechali z myślą, że będą walczyli o wolną Polskę, na zachód wyjechały także dwie kobiety. Nazwisko jednej z nich państwo, myślę, doskonale znają. Pochodzi ze słynnej rodziny braci Golców. To ich krewna była jedną z tych dwóch sanitariuszek. A człowiek, który odegrał tutaj wyjątkowo złą rolę, to były Okowiec, Henryk Wędrowski. To jest ten, który przedstawił się jako kapitan Lawina i pod takim płaszczykiem występował cały czas. Dowódca początkowo nieufny, z czasem uwierzył, że jest on istotnie przedstawicielem podziemia. Dowódca zgodził się na to, żeby podzielić oddział na trzy grupy liczące około 50 ludzi. Nie zdawał sobie sprawy, że wysyła swoich ludzi na śmierć. On sam przeżył ich likwidację, bo nie wyjechał, nie zdążył wyjechać i ujawnił się w 1947. Pół roku później został zabity przez jednego z milicjantów. Włożono niezwykły wysiłek w to, żeby tych ludzi uśmiercić. Najpierw przebrani ubecy za rzekomych partyzantów z Opolszczyzny przygotowywali miejsce na gościnę dla tych partyzantów poszczególnych grup. Przebrani, wymieniali hasła, podawano kolację, wskazywano miejsce do spania, podawano także alkohol, o którym partyzanci nie wiedzieli, że był zatruty środkami nasennymi przez lekarza UB, który towarzyszył grupie likwidacyjnej. Nad ranem, jak byli kompletnie niezdolni do żadnego oporu, następował atak. Wiemy, że jedną grupę ostatnią w kolejności wymordowano w Barucie. Gdzie dwie pierwsze grupy? Pierwsza to wolnostojąca posiadłość, której nazwy jeszcze nie znamy. Myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Druga to miejscowość Starych Grodków, trzecia to Bart. W przypadku pierwszej grupy wszystkich ujętych rozebrano do naga, strzelono w potylicę, wrzucono do dołu. A kiedy dół się zapełnił, jak mówił jeden z uczestników tej akcji, Kubek o nazwisku Zieliński, wrzucono na te nagie zwłoki, nieśmiertelniki, nieznanej jeszcze dla nas armii. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy mordowano, już myślano o tym, że ktokolwiek kiedyś się znalazł to miejsce, to pójdzie błędnym tropem, który my wskażemy. Pomyśli, że to są żołnierze jakiejś armii, bo przecież mamy nieśmiertelniki. Druga grupa wylądowała na lotnisku w Starym Grodkowie. To ten teren ich zdjęcia lotnicze z 1945 roku. Działania sprzed dwóch lat, które tam prowadziliśmy, doprowadziły z czasem do tego, że najpierw znaleźliśmy orzełek. Niby nic, szanowni państwo, ale taki orzełek na dawnym lotnisku niemieckim, gdzie obok znaleźliśmy rytraf i fragmenty bakelkresów. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest to miejsce. To są pozostałości po nich, po ognisku, gdzie palono ich rzeczy, bo wiemy, że tak się potem po ich uśmierceniu stało. Nie wiedzieliśmy tylko, gdzie są ich szczątki. Wiedzieliśmy, że barak, w którym ich umieszczono na ostatnią noc, był podminowany siedmioma
minami przeciwszelkowymi, które połączone były drutem elektrycznym. Jeżeli tak się stało, to wszystkie te szczątki byłyby bardzo, bardzo zniszczone. Udało się odnaleźć barak, szanowni państwo, my cały czas szukaliśmy dołu, który miał wielkość 5 na 6, 4 na 7, prostokąta, może kwadratu, w każdym razie dużej płaszczyzny. Nie doceniliśmy morderców. Mordercy bowiem wiedzieli, że gdyby tak się stało, gdyby zrobili dół o takim formacie, takim kształcie, wówczas rozpadające szczątki z czasem spowodowałyby, że się dół by zapadł, łatwo byłoby takie miejsce odnaleźć. Co wtedy zrobili w takim razie sprawcy? Wykopali wąski rów, 7 metrów długości, 70 cm szerokości i ułożyli zabitych w trzech warstwach, jeden na drugim. Wówczas, szanowni państwo, jak te szczątki się rozłożyły, powstało na górze tylko takie małe zaciemnienie, po którym mogliśmy dojść do tego miejsca. A tam na głębokości pół metra szczątki naszych rozrywane, ale także postrzelane. Wiemy, że dobijano tych, którzy jeszcze przeżyli. Strzelano do tego baraku. A potem wszystko, co było w tych barakach, szczątki ludzkie, ale też rzeczy, wrzucono do środka. Wrzucono także kość zwierzęcą. Myślimy, że to jest ta kość z tej ostatniej kolacji jakiegoś mięsiwa, której im podano. I było także kilka butelek wódki. I była także strzykawka. Mamy prawo podejrzewać, to ta strzykawka, której używał lekarz UB po to, żeby strzyknąć środki nasenne do butelki. I fragmenty mundurów. W jednej z nich kieszeń, a w tej kieszeni metal, który po konserwacji okazało się, że jest papierośnicą. A w tej papierośnicy maleńkie zamieniątko, fragment gazety. W jej narożniku widzimy słowa piosenki, którą wszyscy doskonale znamy, zaczyna się od słów: wróć, Jasieńku, z tej wojenki, wróć. Miejsce, gdzie uśmiercono, myślimy, pierwszą w kolejności grupę. Dawno posiadły Schaffenberg, tak wyglądała, dziś już nie istnieje. Jest to szczery las. Zdjęcie wykonane w latach 30. na pierwszym planie pałac, gdzie ich uśmiercono. I działania, które wykonaliśmy w tym roku, pokazywały nam znowu rzeczy, które należały do partnerów. Strasznie państwa przepraszam, nie wiem, jak to się dzieje. Prezentacja była dobrze przygotowana, ale w Krakowie jest jakiś inny mikroklimat chyba, bo... Postaram się to teraz zrobić. Jak będę każde zdjęcie przerzucał, to państwo przed 18 nie wyjdą. Dobrze, postaram się zrobić to, co mogę. Szanowni państwo, w tej dawnej posiadłości Schaffenberg rzeczy, które pozostały po partyzantach, występują w wielu miejscach. Tak jak tutaj, możemy powiedzieć znowu, natrafiliśmy na ognisko, czyli na miejsce, gdzie polono rzeczy, które po nich pozostały. Proszę zwrócić uwagę na te elementy mundurowania z lewej strony, fragmenty bandydresów, charakterystyczne mundury, w których bartowcy chodzili, po prawej stronie ryngraf identyczny jak ten, który odnaleźliśmy w Barucie. A więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Wracamy tam na opolszczyznę już niedługo, bowiem stanie się to zaraz po świętach Wielkiej Nocy. Z głęboką wiarą, że odnajdziemy drugą w kolejności, pierwszą w kolejności uśmierconą grupę. Tych z Barutu dotychczas nie odnaleźliśmy. Łączka. Na Łączce w poprzednich latach odnaleźliśmy szczątki ponad 200 ludzi. Wiemy, że uśmiercono na Rakowieckim w latach 48-56 ponad 300. Brakowało około 100. Gdzie oni mogą być? Stawialiśmy tezę, że pod tymi grobami komunistycznymi z lat 82-84, które tam zbudowano. Żeby tak się stało, żeby do nich dotrzeć, my musimy najpierw rozebrać te groby z lat 80. Tak się stało, widzą państwo na tym zdjęciu, działania, które miały do tego doprowadzić. I widzimy, szanowni państwo, jak potężne są to konstrukcje, bowiem sięgały one do głębokości nawet 3 metrów w głąb.
żeby się do nich dostać, należało rozebrać te wszystkie betonowe konstrukcje, ale także przenieść stąd i około 300 ludzi pochowanych tam w latach 80. w inne miejsca. To się udało i w tamtym roku prowadziliśmy ostatni etap prac ekshumacyjnych na Łączce, który zakończył się w lipcu tego roku. Na tym zdjęciu mogą Państwo zobaczyć kolejny dowód zacierania śladów. Widzą Państwo takie ciemne pasy. Te ciemne pasy to są ślady po koparkach, które odnajdywaliśmy w kilkunastu miejscach na Łączce. To jest dowód na to, jak budowano groby komunistyczne. Zanim je zbudowano, przyjeżdżała koparka, robiła jeden długi rząd. Budowano kilkanaście grobów w rzędzie. Ziemią ze szczątkami naszych obsypywano potem te istniejące groby komunistyczne. W tym roku, który minął, znaleźliśmy na Łączce tylko cztery szkielety ludzkie w układzie anatomicznym, a więc pełne, niezniszczone. I kilka tysięcy fragmentów kości ludzkich. Te kilka tysięcy fragmentów to są szczątki naszych bohaterów. Wierzymy, że tych, których jeszcze dotychczas tożsamości nie ogłosiliśmy, bo potwierdzenia genetycznego nie mamy, powtórzę raz jeszcze, wierzymy, a nie stwierdzam publicznie, że te szczątki już są, że szczątki pana generała Fedorfa i pana rotmistrza i pana pułkownika Cieplińskiego są wśród tych przez nas odnalezionych na Łączce, myślę, że zniszczonych. Na tych zdjęciach mogą Państwo zobaczyć, jakie obrazy towarzyszyły naszym działaniom przez trzy miesiące prawie pracy na Pomorskowskiej Łączce. I któregoś dnia natrafiamy na szczególny moment. To jest taka chwila, kiedy znajdujemy dowód na to, że koparkowy się gdzieś pomylił, gdzieś zagapił. I znajdujemy, Szanowni Państwo, wprawdzie zniszczone częściowo, ale jednak szczątki ludzkie znajdujące się w pierwotnym układzie z lat 50. Dzisiaj wiemy, że to jest lato 1952 roku. Koparka, robiąc rząd, obcięła najpierw głowy i górne części tułowia. Robiąc po paru miesiącach następny rząd, potrzebny dla grobów komunistów, obcięła stopy, obcięła nogi. Mimo tych zniszczeń widzimy jednak tutaj pewien niepowtarzalny układ. Szczątki jednej, dwóch, sześciu, dwóch, jednej osoby. Dlatego mówię, że sięgając do dokumentów sądowych, więziennych, możemy powiedzieć, że to są egzekucje z lipca i sierpnia 1952 roku. I to jeden z tych nielicznych przykładów, kiedy znaleźliśmy szczątki niezniszczone przez koparkę, gdzieś pominięte. Widzimy tutaj trzech mężczyzn. Znamy już tożsamość jednego z nich. Możemy powiedzieć, że to egzekucja z 1953 roku. Ale Łączka to nie tylko obszar, gdzie chowano naszych bohaterów. Bo komuniści uznawali to miejsce jako godne tych, których sami nazywali bandytami, ale także dla Niemców, dla Ukraińców, dla pospolitych przestępców. Żeby odnaleźć szczątki naszych, żeby ich zidentyfikować, trzeba je najpierw oddzielić od tych innych. Stąd wielka trudność tam na Łączce polegająca na tym, że w niektórych miejscach musieliśmy rozdzielać te szczątki, dbając o to, żeby nie popełnić żadnego błędu. Pewnymi wskazówkami były elementy oczywiście umundurowania, które tam napotkaliśmy, tak jak chociażby tutaj ta klamra. Więzienie Przelechowickiej w Warszawie to ten obszar, gdzie prowadziliśmy także prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Gdzieś tam na tych kilku dziedzińcach wewnętrznych mamy do czynienia z miejscami, które na miejsce grobów wybrali komuniści, także Niemcy. Pracujemy tam, Szanowni Państwo, latem i odnajdujemy ślady po zbrodni szczególnej dokonanej tam 3 sierpnia 1944 roku. Oto według relacji jednego ze świadków Niemcy zaraz po wybuchu powstania chcieli wymordować i prawie do tego doprowadzili wszystkich więźniów znajdujących się na Rakowieckiej. Wymordowali około 500-600 więźniów. Jak to robili? Wcześniej wykopali długie rowy. Potem pojawiło się około 40 zesłanów. Świadek mówi, było bardzo gorąco. Oni byli w pełnym umundurowaniu, każdy miał podwinięte
trzymali broń w ręku, trzymali broń na pasie, byli mocno uzbrojeni i każdy też ręce trzymał butelkę wódki. Trudno było to zadanie bez wódki wykonywać, a oni strzelali, pili i robili to praktycznie przez cały dzień. I szanowni Państwo, odnajdujemy w tych dołach śmierci fragmenty szczątków ludzkich, ale także odnajdujemy butelki, których jest tam wiele, naprawdę wiele. Te butelki wódki bez kontekstu historycznego nie miałyby żadnego znaczenia. One tam odnajdywane na Kowieckiej mówią nam o tych szczególnych okolicznościach mordu dokonanego w pierwszych dniach powstania. Cmentarz Brudnowski w Warszawie, inne bardzo ważne miejsce, kwatera 45N. Według niektórych historyków do niedawna jeszcze było to, miało być to miejsce, gdzie pogrzebany został słynny major Orlik, Marian Bernaciak. Szukaliśmy ofiar komunizmu, odnaleźli w tej chwili ponad 20 szczątków ludzkich pogrzebanych wzdłuż pomnika, który tam się znajduje i wzdłuż studni. A szczątki odnajdujemy na bardzo płytkiej głębokości, mogą Państwo zobaczyć ich układ i któregoś dnia natrafiamy na szczególny moment, znowu szczególny, bowiem przy szczątkach jednego z nich na wysokości piersi mamy fragment metalu. A ten metal okazuje się w krótkim czasie, szanowni Państwo, ryngrafem. Ryngraf, który nie powinien być przy więźniu, szczególnie na tym skazanym na karę śmierci. Jakimś cudem jednak doprowadził ten człowiek do tego, że ta pamiątka po nim pozostała. I zrobił coś więcej. Pozostawił po sobie szczególny ślad, bo wyrósł swoje imię, nazwisko, adres, gdzie mieszkał. Olszewski Bogdan Stanisław, Żyrardów, Szkolna 12. Zrobił też coś więcej, bo w narożniku napisał jeszcze po łacinie Eviva NSZ Transit Gloria Mundi. Odniósł się w ten sposób do organizacji, za którą został skazany na karę śmierci. I szereg miejsc, szanowni Państwo, w całej Polsce, gdzie prowadzimy pracę. Cmentarz w Katowicach, straceni w latach 46-47 ofiary Wojskowego Sądu Rejonowego. Pracujemy na słynnym uroczysku Baran, to jest Konkolewnica, okolica Razja Podlaskiego. Tam wymordowano kilkaset osób w latach 44-45. Pewne miejsce ujawniły na początku lat 90. szczątki ludzkie. Dzisiaj w tym miejscu jest kapliczka, a cały ten las usiany jest szczątkami ludzkimi. Mimo 3 tygodni pracy nie odnaleźliśmy żadnych szczątków, ale powrócimy tam w tym roku. Białystok. Zwyczajny dom zbudowany w latach 60. gdzieś na działce. Z tyłu za tym domem, w miejscu, gdzie jest dziecięca piaskownica, gdzie bawią się dzieci, podniósł na głębokości 0,5 metra, mniej więcej szczątki ludzkie. Pod altaną, gdzie mieszkańcy spędzają ile czas szczątki ludzkie. I cała ta działka, ale także sąsiednie, to jedno wielkie cmentarzysko, gdzie trzeba kontynuować działania, które realizowaliśmy tam w tamtym roku. To są ofiary zamordowane w 1946 roku. Mówiłem o ofiarach komunistów, teraz o tych, którzy do zbrodni się niechętnie przyznają, za to chętnie się swoją odpowiedzialnością chcą podzielić z nami. Zbrodnie niemieckie. Teraz rozum. Trudno uwierzyć, że szczątki ludzkie udało się odnaleźć tam na terenie obozów Grozrozen w tamtym roku na głębokości nawet niespełna 5 cm. To wydaje się nieprawdopodobne. A to są ofiary, szanowni Państwo, mordu dokonanego tam w lutym 1945 roku. W tych robach, które Państwo widzą, wszędzie są szczątki więźniów zamordowanych przed ewakuacją obozu w 1945 roku. Wydobiliśmy ponad 60 tylko w tym roku. Myślę, że jeszcze około 200 tam się znajduje. W kwietniu rozdawiamy działania poszukiwawcze. Dotarliśmy do Krakowa,
Jesteśmy na placu inwalidów Sił Powszechnego Bezpieczeństwa. Rok temu oddział przeprowadził prace georadarowe. W dwóch miejscach georadar wskazał ciekawe zakłócenia struktury ziemi. A przecież znamy wszyscy relacje, które mówią, że ten bardzo ważny człowiek dla Krakowa i nie tylko, a więc major Kuraś Ogień został po śmierci przywieziony do Krakowa i tam jego zwłoki gdzieś dzięki zostały pogrzebane na terenie dziedzińca wewnętrznego. Po przeprowadzeniu prac w tych miejscach stwierdzamy, że niestety zakłócenie struktury ziemi wynikało nie z faktu, że są tam szczątki ludzkie. Cmentarz Rakowicki w Krakowie i praca w tym roku, kiedy udało się odnaleźć szczątki kilku więźniów, to mamy grób zbiorowy. Wierzę, że jeszcze w tym roku będą Państwo mogli poznać imiona i nazwiska tych odnalezionych w Krakowie i zidentyfikowanych, bo trwają prace identyfikacyjne, genetyczne. Przenosimy się na drugi kraniec Polski, Szanowni Państwo, miejscowość Borne-Sulinowo. Gdzieś tam na terenie bazy miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania mamy groby Polaków, którzy zmarli w obozie Grossborn w latach 39-40. A szczątki naszych spoczywają, Szanowni Państwo, w miejscu takim jak widać tutaj, pod kubłami, pod świeciarkami, które mają tam miejsce, czy do niedawna miały tam miejsce swojego postoju. Poznań. Te kolorowe prostokąty pokazują baraki dawnego obozu LKWD z roku 45. Potężny obóz, gdzie przebywali Niemcy, ale także Polacy. Przeprowadziliśmy na terenie tego obozu prace poszukiwawcze, prace ekshumacyjne. Dziś jest to pięknie zagospodarowany park miejski, jak Państwo widzą na górze zdjęcia, a my tutaj poszukujemy tych ofiar z 45 roku i mamy wiele dołów śmierci i szczątki Polaków. Lublin. W Lublinie to miejsce najważniejsze, to cmentarz przy ulicy Unickiej. Tam ogromna większość ofiar komunizmu była grzebana. Jak dzisiaj wygląda ten teren? Mamy współczesne pochówki, których jest, jak widać z tego zdjęcia, ogromna ilość. Mimo problemów udaje się jednak doprowadzić do sytuacji, kiedy wskazujemy jakiś teren, prowadzimy prace poszukiwawcze, ekshumacyjne, odnajdujemy szczątki, jak Państwo wiedzą z konferencji, która była 1 lutego tego roku. Kilka ofiar odnalezionych w tamtym roku już zostało zidentyfikowanych i mogliśmy ich imiona i nazwiska ogłosić w Pałacu Prezydenckim. Las Turzański pod Rzeszowem to dla Podkarpacia niezwykle ważne miejsce. Setki ofiar obozu NKWD w Trzebuszce, Szanowni Państwo, i także w tym roku prowadziliśmy tam pracę, jak dotychczas bez przełomu. Kolejne hektary będziemy badali w tym roku. I nie mówiłem nic jeszcze dzisiaj o zbrodniach UPA. W tym roku miejsca najważniejsze to Jawornik Ruski. Według relacji kilku Polaków zamordowanych przez UPA zostało potem wyrzuconych do studni w miejscowości Jawornik. Miejsce, gdzie prowadziliśmy pracę, niestety nie ujawniło nam szczątków ludzkich, co nie oznacza, że tych szczątków innej studni na terenie Jawornika nie ma. Tam także powrócimy. I polskie kresy. Litwa, Białoruś, jeszcze nie Ukraina. I nie wiem, kiedy będzie to możliwe. Szanowni Państwo, orzełek odnaleziony na kresach. Działania, które prowadziliśmy na terenie Wileńszczyzny, to głównie te, które miały doprowadzić do znalezienia szczątków wyjątkowej postaci Jana Borysowicza w Sumieniu Krysia. Znamy relacje, które mówią, że to sobie ci zabili, profanowali jego szczątki, rozebrali go. To mamy zdjęcie wykonane przez Sowietów. Rzucili go na pakę samochodu, a potem jeździli po całej okolicy. W zależności od tego, jak ktoś z lokalnej ludności reagował na widok tych zwłok,
mógł być zatrzymany, aresztowany, bo to znaczy, że znał bandytę. Znamy te relacje miejscowej ludności. I wiemy także, że potem rzucono jego szczątki do studni dwóch jego podkomendnych także, a na szczątki wrzucono jakieś niewybuchy po to, żeby utrudnić dotarcie do tych szczątków. Powiem, że studnie odnaleźliśmy. Powiem, że szczątki zostały odnalezione, ale nie powiem, że zostały zidentyfikowane. Do tego trzeba czegoś więcej. Miejscowość Pochost na Białorusi, koło Wilejki. Szanowni Państwo, tam 17 września 1939, kiedy weszli Sowieci, wymordowali naszą placówkę KOP-u. Kiedy odeszli na zachód, było kilka godzin ciszy. Miejscowa ludność weszła na teren strażnicy i zobaczyła naszych pomordowanych w różnych miejscach, w różnych pokojach. Zrobili to, co do nich należało. Zabrano ich stamtąd, wykopano dół, gdzieś z tyłu, na polu, pochowano ich. Ktoś nawet zdążył włożyć jednemu z naszych żołnierzy różaniec do ręki. Ale dzisiaj zmieniło się to miejsce. Prawie nie ma śladu po tej strażnicy, a pole kołchozowe weszło na teren, gdzie kiedyś była strażnica KOP-u. Mimo wszystko podjęliśmy tam ryzyko prac. Jak Państwo myślę już wiedzą, na Białorusi nie ma możliwości prowadzenia prac samemu. Od tego mają batalion ekshumacyjny. Mimo że to trochę dziwne dla nas, nie mamy innego wyjścia, pracujemy razem z nimi. Na szczęście są elastyczni, słuchają podpowiedzi, a to daje podstawy do optymizmu. Powiem, odnaleźliśmy szczątki naszych tam właśnie na terenie strażnicy. I podobnie jak w Starym Grodkowie, najpierw to jest orzełek w koronie odnaleziony na polu, a potem w linii prostej za nim mamy tutaj orzełka z wojskowej czapki. I w tej linii prostej, 20 metrów dalej, były już szczątki naszych zamordowanych kopistów. I zawsze tak jak wtedy, kiedy odnajdujemy naszych, kiedy ich identyfikujemy, są godne pogrzeby. I ten pogrzeb, który zrobiliśmy naszym kopistom, to taki pierwszy od 1939 roku, kiedy miejscowa ludność, Polacy, mogli zobaczyć Wojsko Polskie w kościele, mogli uczestniczyć w takiej szczególnej uroczystości. Zdjęcia z tego pogrzebu. Pracowaliśmy także na terenie Gruzji. Gruzini podobną historię jakby mają. I też w tysiącach liczą swoich zamordowanych przez Sowietów. I wiedzą bardzo dużo. Nawet ile amunicji zużyto do egzekucji. Tylko nie znają tych miejsc. Pracowaliśmy o nich kilka razy, wskazując, czy dzieląc się z nimi naszymi doświadczeniami. Pierwsze odwierty w Gruzji wykonaliśmy na terenie Tbilisi, na terenie ich mniejszego AWF-u. Przełom nastąpił, szanowni Państwo, w tych poszukiwaniach w tamtym roku. 18 km za Tbilisi mamy miejsce, gdzie ujawniliśmy szczątki wielu ludzi. Jak wielu, policzymy to za kilka miesięcy. W marcu jedziemy do nich na kilka miesięcy po to, żeby całe to pole przebadać, pokazać im, jak my to robimy i tak naprawdę pozostawić ich już samym sobie po to, żeby mogli tą samą metodą jakby w Polsce pracować u siebie, odnajdywać, identyfikować swoich pomordowanych przez Sowietów. Wilno, szanowni Państwo. W Wilnie jest takie szczególne miejsce, nazywa się Tuskulano. Kiedy Sowieci wyszli z Wilna w 1994 roku, na terenie dawnej bazy NKWD odnaleziono szczątki około 800 ludzi. Nie wiedzieli wtedy, jak je podejmować, ani tym bardziej identyfikować, więc zrobili coś, co jest najprostsze. Włożyli wszystkie szczątki odnalezione do takich skrzyneczek. Skrzyneczki miały tylko i wyłącznie i mają numery i umieścili im w tych kolumbarium. Na czym polega problem z tym kolumbarium? Ano na tym, szanowni Państwo, że w tych skrzyneczkach mamy umieszczone szczątki ponad 80 zamordowanych Polaków, w tym wielu AK-owców, naszych księży. Mamy tych, którzy byli u generała Plechawiciusa,
to są jednostki Armii Litewskiej w służbie niemieckiej, mamy dezerterów z Armii Czerwonej i mamy kryminalistów. Zwróciliśmy się do władz litewskich z prośbą o to, żebyśmy mogli przebadać szczątki naszych. To jest właściwa droga postępowania. Trzeba doprowadzić do tego, że udowodnimy, że metodami naukowymi poprzez badania genetyczne jesteśmy w stanie wskazać, do kogo konkretnie należą te szczątki. Ta sytuacja, która jest w tej chwili, jest dla nas, Polaków, nie do przyjęcia. I Niemcy, szanowni państwo, Sachsenhausen, Ravensbrück, to dwa miejsca, gdzie byliśmy w tamtym roku. Byliśmy bardzo ciekawi, co Niemcy zrobili po to, żeby odnaleźć pojedyncze szczątki ludzi, żeby udokumentować bardzo precyzyjnie metodami naukowymi, kiedy kremowano, jak kremowano, a kiedy wcześniej tylko strzelano i gdzie grzebano. Okazuje się, że wiedzą niewiele o tym, szanowni państwo. Chociaż mają takie przekonanie, o tym cały czas mówią, podkreślając swoją wyższość, że oni już w tej sprawie II wojny światowej wszystko zrobili. A my udowadniamy im, że zdecydowanie jest inaczej. W latach 90. na terenie miejscowości Fürstenberg, to jest za jeziorem, po którego drugiej stronie jest Ravensbrück, na cmentarzu odnaleziono szczątki, może inaczej, kilkadziesiąt urn z prochami. Na tych urnach były tabliczki metalowe. Widzą państwo przed sobą niektóre z nich. A tam możemy przeczytać, do kogo należą te prochy. Kasprowska Katarzyna, data urodzenia, miejsce, Wola Piątkowska, kiedy zmarła i gdzie. A więc, szanowni państwo, mamy co najmniej jedno pole, gdzie trzeba prowadzić pracę. Trzeba to miejsce przybadać, zobaczyć, do kogo one należą, powiadomić rodzinę. Ale Niemcy uznają, szanowni państwo, że nie ma żadnego powodu, żeby takie działania prowadzić. Odpowiedź, którą dostaliśmy ze strony niemieckiej, była taka, że nie znajdują po pierwsze podstaw, także prawnych, po drugie, nie można działać tak, aby naruszać spokój ofiar II wojny światowej. Przejdę do następnego wątku. Myślę, że ten nie pozostał, nie wymaga komentarza żadnego. Po co to robimy? Po pierwsze, spełniamy swój obowiązek. Polski, chrześcijański, europejski obowiązek. Dla nas prawo do pochówków jest czymś oczywistym, niedyskutowalnym. I to czynimy. Jeżeli odnajdujemy, przywracamy imiona, nazwiska, a potem godnie tych ludzi chowamy. Spośród wielu pogrzebów państwo na pewno słyszeli o tym najważniejszym, Inki Zabójczyka, który miał miejsce w Gdańsku. Kilka miesięcy temu pochowaliśmy godnie także trzech komandorów Gdyni w panteonie Marynarki Wojennej. I nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, szanowni państwo, kiedy tych działań by nie było. Bardzo się cieszę, że tą poprzeczką stawili się bardzo wysoko. Bez względu na to, co się w Polsce wydarzy i jaka opcja polityczna chciałaby, czy będzie kiedyś rządzić. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł te prace powstrzymać albo je cofnąć. To po prostu niemożliwe. To bardzo ważne osiągnięcie, z którego mam osobistą satysfakcję. I na koniec kilka słów o tych, którzy pracują z nami. O wolontariuszach. Zawsze o nich mówię. Bo tam, gdzie jesteśmy, są także ludzie dobrej woli, którzy przyjeżdżają z całej Polski, ale także z zagranicy, po to, żeby wziąć udział w pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych. Jest ich bardzo dużo. W tym roku tylko na Łączce było ich ponad 250. Część z nich siedzi tutaj z Głogowa, patriotycznych Głogów. Przyjechali grupą was 50-osobową. Pamiętam, że ich zobaczyłem, jak wchodzą na Łączkę, zapytałem, czy ktoś w Głogowie pozostał, czy to już wszyscy przyjechali. Młodzi, bardzo młodzi, kilkunastoletni ludzie i tacy, którzy mają ponad 70. I urzędnicy, policjanci, politycy, bezrobotni, studenci, kibice, harcerze. Wszyscy. A to bardzo ważne, bo to znaczy, szanowni państwo, że dla bardzo, bardzo wielu Polaków
mieć możliwość pracy na cenę wolontariatu czy poszukiwania, to jest dotykanie świętości. To jest osobiste wyróżnienie, że biorę udział w tych pracach. I spotkanie z Państwem chciałbym zakończyć tym zdjęciem, ale też zaproszeniem do obejrzenia krótkiego filmu. Ma kilka minut zaledwie. Dlaczego chciałem Państwu ten film pokazać? Bo, Szanowni Państwo, to jest film, który pokazuje twarze ludzi, którzy biorą udział w tych poszukiwaniach. Nie mówię wyłącznie o członkach zespołu, ale mówię tutaj o wolontariuszach. I w tym filmie, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z pięknym wierszem Tadeusza Gajcego. I słowa tego wiersza chciałbym Państwu szczególnie polecić. I piękną muzyką zespołu Kontra Mundu. A sądzę, że ten obraz, który jest przed Państwem kilkuminutowym, w taki krótki sposób oddaje tak naprawdę całą istotę działań, które mamy honor, zaszczyt realizować w Polsce i poza granicami. Zatrzymamy się, aż tej nocy nie przepłyniemy, milcząc. Ręka przy ręce, przy twarzy twarz, by kołysała nicość. I będą z nami światy szły, których wiemy z książek, co najmniej dwa, a może trzy, powietrzne, ziemskie, morskie. I będą z nami światy szły, o których wiemy z książek, co najmniej dwa, a może trzy, powietrzne, ziemskie, morskie. Zatrzymamy się już, a nieba cienki szczebiot będzie nam inną ziemią róc. Z księżyca, co jak żebro, i wstąpi tam nasz lekki cień. I wówczas blask wygasły, niezimnej naszej gwiazdy ci, serdecznym wskażę palcem. I wstąpi tam nasz lekki cień, i wówczas blask wygasły, niezimnej naszej gwiazdy ci, serdecznym wskażę palcem. Zobaczysz gwizdej łuny szło, co w okno nasze patrzy. Wyniosły dym swędlony dom i smutne nasze miasto. I zawiruje krągły stół i świeca wstąpi w ciemność, przy której ciosam skrzepny rym. Kocham cię na przemian. Nie zatrzymam się więc tej nocy w milczeniu płynąc, gdy wszystko sen, jesteśmy snem, bez ciała i bez imion,
lecz gdy kogutów tkliwy głos doleci nas już siwy, przy twarzy twarz, przy dłoni dłoń, wrócimy. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Chętnie, jeżeli są pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że mikrofon będzie działał, będę mógł do Państwa z tym mikrofonem podejść. Kto pierwszy? Jestem bratanicą pana, który wyskoczył z okna w więzieniu na Rakowickiej, w Warszawie, Rakowieckiej, 1 maja 1945 roku, żeby nie sypać. Był w AK prawdopodobnie, ja miałam wtedy 2-3 lata, także niewiele wiem, mój ojciec nigdy na temat wojny nie chciał w ogóle mówić. I teraz mam dokumenty, tu metrykę urodzenia, metrykę śmierci właśnie z 1 maja 1945 roku i dosłownie usłyszałam migawkę, to w lecie chyba było, jak Państwo kopali właśnie na Rakowieckiej, prawda? I powinnam się była wtedy zgłosić, ale to były wakacje akurat, gdzie indziej byłam. I zapamiętałam to Pana nazwisko właśnie i tą Rakowiecką. I chciałam zapytać się, bo z tego powinnam gdzieś te badania dna, prawda? Bo być może, że on jest tam gdzieś pochowany. Albo na tej łączce, nie wiadomo. Ojciec mój, czy mama moja właściwie pisała do urzędu, chyba do kancelarii Bieruta, czy gdzieś, i odpisali, że dali ten list do Urzędu Bezpieczeństwa, ale nigdy nie dostali odpowiedzi. Więc gdzie mam się zgłosić właśnie ewentualnie na te badania dna, DNA? Dziękuję za tą wypowiedź. Szanowni Państwo, nie powiedziałem tego w czasie swojego wystąpienia, więc czynię to w tej chwili. Przez całe lata w naszym zespole były 4 osoby. Od 1,5 roku jesteśmy w nowej rzeczywistości. Mamy ponad 40 osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach. Państwo są z różnych miast, myślę, że tylko z Krakowa, więc przekazuję to publicznie, tę wiedzę. Zawsze w takich sytuacjach proszę się zgłaszać do najbliższego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a w ramach tego oddziału do Biura Poszukiwań i Identyfikacji. W Krakowie do Dawida Golika, który jest tutaj przed Państwem. Jest kilka osób pracujących tutaj i zawsze to ten najbliższy kontakt do nas. Proszę pozostawić materiał genetyczny, bez którego nie możemy identyfikować ludzi. Nie wydaje mi się, żeby osoba, która zginęła w maju 45, pogrzebana była na łączce, bo tam grzebano od wiosny 48. Bardziej powiedziałbym, że jest to albo pole mokotowskie, albo cmentarz choleryczny, albo cmentarz na Brudnie niż warszawska łączka. Bez względu na to, które to jest miejsce, trzeba pozostawić materiał genetyczny. Cieszę się, że Pani się tu wyśpiewa i powiedziała. Jedno pytanie odnośnie ewentualnej ekshumacji i uroczystego pochówku żołnierzy żandarmerii z Krakowa, księdza Gurgacza, Szajny i Balickiego. Mówisz, że ostatni żołnierze żandarmerii się niepokoją, że mogą tego nie doczekać. Czy jest planowane w tym roku, czy przyszły najpóźniej? Jesteśmy po rozmowach z panem dyrektorem, które toczyliśmy jeszcze niedawno. Rozmawialiśmy o tej historii. Mogę zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej może starać, żeby to było możliwie
krótkim czasie. Wiem, że ktoś czekał tyle lat i teraz słyszę o różnych identyfikacjach i o różnych pogrzebach, to pyta, a dlaczego to nie dzieje się u nas? Staramy się, szanowni państwo, robić to, co jest w naszej mocy, ale wszystkich proszę o cierpliwość. Nawet gdybyśmy mieli 200 osób, nie jesteśmy w stanie we wszystkich miejscach być jednocześnie i wszystkich ludzi godnie w krótkim czasie pogrzebać. To po prostu niemożliwe. Zaległości państwa polskiego w realizacji tego podstawowego obowiązku są przeogromne i o przyczynach nie muszę państwu mówić. Dziś staramy się tę sytuację zmieniać. Proszę o cierpliwość. Chciałbym zapytać o obóz rozkrocen. Ja mam list dziadka, jeden dostarczony tam. List ostatni przyszedł z 1 stycznia 45. Siostry, dwie córki jeszcze jego żyją. No syn już nie, ale jest wnuczek. No to chodzi o materiał genetyczny. Tak? Gdzie to, do kogo to? Druga sprawa, tutaj chciałbym poruszyć jeszcze jedną rzecz, że są na cmentarzach osoby z opisem skrytobójczo zamordowani. A to są ludzie, którzy wydawali wyroki śmierci na Polaków z komuniści. No, niedaleko Krakowa, tutaj taki, na takim cmentarzu w Lubożycy tam jest. I również opór straszny nadal jest. Kiedy zostanie zrobiona taka konkretna czystka, tak AK, bo jeszcze są ludzie, którzy krzyże mają, odznaczani są, a gdy ja wywiad z nimi zrobiłem, to wszystko czytał z kartki, swój szlak bojowy. No, nie chciałbym tutaj mieszać komunistów i oprawców odznaczanych krzyżami AK. A to się dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Parę lat temu, kiedy znowelizowano ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, powstały dwa nowe pionowe. To jest Biuro Poszukiwania Identyfikacji, którego państwo działalność już mogli poznać. Drugie biuro to jest Biuro Pamiętne. W tym zakresie pana pytanie dotyczyłoby tak naprawdę działalności Biura Pamiętne i proszę o kontakt także z lokalną strukturą, bowiem w każdym oddziale wojewódzkim w Krakowie także istnieje Biuro Upamiętnień. Kwestia, komu się należy pomnik, komu się nie należy, jaki powinien być napis, gdzie postawić, umieścić kolejną tablicę. Wszystko to jest sfera Biura Upamiętnień. Proszę państwa o kontakt bezpośrednio z tym biurem. Pana również. Damian Bubawik. Ja pochodzę tutaj z Małopolski, konkretnie miejscowość Sobolów, niedaleko powiatu bocheńskiego. Ja chciałem poruszyć dwie kwestie. Pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. Tak się składa, że dopiero jak już byłem w wieku takim dojrzałym, zainteresowałem się właśnie sprawami z okresu I i II wojny światowej. Tak szczególnie to moja mama w takich wielkich nerwach, bo przeżyła tą drugą wojnę światową i wiele rzeczy się tam działo w czasie partyzantki i o tym wszystkim opowiadała. Przez to bardzo się denerwowała, bo czasami wykrzykiwała to wszystko. Ja opiekuję się tam właśnie w stronach rodzinnych dwoma grupami. Jeden grup to jest pierwszej wojny światowej, leży tam dwóch żołnierzy i drugi grup to jest mogiła symboliczna, ponieważ do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie po prostu ustalić, w którym miejscu dokładnie są pochowani ludzie, żołnierze. I poprowadziłem w uzgodnieniu z księdzem proboszczem tej parafii drogi dojścia. Są dwie drogi dojścia, oprócz tego jest łącznik do szlaku Boża wokół Sobolowa, gdzie można po prostu wędrując tym szlakiem spacerowym dotrzeć do tych grobów, pomodlić się.
Staram się tam robić porządek. Są tam takie lampki elektryczne, żeby w lesie nie spowodować pożaru. Ja oprócz tego zrobiłem w 2014 roku taką pracę, prawie na 20 stron, opisującą te wydarzenia. Oczywiście z informacji, bo mnie na świecie w tym czasie nie było, co się wydarzyło w czasie I i II wojny światowej. Tak na marginesie tylko powiem, że w moim domu rodzinnym sołtys wyznaczył i było dowództwo. Czyli panowie, którzy dowodzili w czasie I wojny, jak i zarazem II wojny światowej. Szczegóły te wszystkie są opisane w tych pracach. Natomiast ja chciałem poruszyć taką wielką sprawę mojego dziadka, Henryk Kołodziejski, który walczył właśnie w okresie I wojny światowej. Lata 1912-1919, w tym czasie prawdopodobnie dostał się do niewoli na Syberię, do Rosji. W ten czas była carska jeszcze Rosja. Ja się tutaj w tej sprawie zwracałem, bo już ponad 10 lat za tym wszystkim chodzę. Jedyną rzeczą, którą dostałem z archiwum wojskowego z Warszawy, to wszystkie szczegóły odnośnie dziadka, jak bardzo się zasłużył na niego ten honor, Bóg, ojczyzna, Bóg honor ojczyzna były bardzo ważne. I wszystkie z oryginału dostałem kserokopię dziadku. Natomiast nie wiadomo jest, w jakich latach był właśnie tam na Syberii. Zwracałem się do tego tutaj IPN-ie w Krakowie. Niestety mi odpowiedziano, że nie ma takich materiałów. Zwracałem się do różnych innych instytucji, takich jak Praga Czeska, Wiedeń w Austrii. Niestety nie mam odpowiedzi, ponieważ dużo rzeczy się spaliło w czasie II wojny światowej. Natomiast nie zwracałem się do Rosji i nie wiem, jak to zrobić. Czy oni byliby mi w stanie po prostu powiedzieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Do dnia dzisiejszego się dziadkiem zajmuję, jego grobem, mimo że został skradziony krzyż, z powrotem ten krzyż ufundowałem i tam jest. Znajduje on się w Bochni, na cmentarzu. I co najważniejsze, to cały czas robię starania właśnie, dowiaduję się każde jakieś informacje, które mi mogły jakieś światło pokazać na tą sprawę dziadka, dlatego że dziadek tak wiele właśnie z siebie dał i on po prostu się zasłużył. Po prostu nie czekał na rozkaz, który z góry przyjdzie. On sam mobilizował tych ludzi w tym czasie, kiedy były te zabory i te walki. No nie chcę przedłużać, bo bym tu dosyć długo musiał na ten temat mówić. Natomiast właśnie mam wielką prośbę, czy ktoś by mi mógł jakieś światełko w tunelu wskazać, jak to zrobić, żeby dowiedzieć się o dziadku. Dziękuję. Dziękuję. W zakresie upamiętnień I wojna światowa to kompetencja Ministerstwa Kultury. Taka jest sytuacja od 2 lat. Oni przejęli kompetencje do niedawnej istniejącej Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Więc to jest ten kierunek. W zakresie poszukiwań tropów na terenie Rosji Dawid, proszę o pomoc dla Pana wskazać miejsce w Rosji. To jest trudno, od razu powiem, ale nie jest beznadziejne. Polacy niekiedy uzyskują wiedzę. Nie ma jednak czegoś takiego jak centralny ośrodek w Rosji, gdzie można się zwrócić i uzyskać kompetentną odpowiedź. Ale to nie jest tak, że nie ma żadnej szansy. Także proszę Cię o pomoc. Ja mam jedno pytanie. Moja siostra, mojej babci, zawsze jest w III roku zamordowana przez pseudooddział partyzanckich bolszewickich czerwonych. Według wskazań świadków całego tego zajścia byli to Rosjanie, którzy albo zdezertowali z armii z niemieckiej lub rosyjskiej, zatem jakaś banda, przedstawiali się jako bolszewicy, została zamordowana. Chodzi mi o to, gdzie szukać informacji, kto tego dokonał. Ja znam miejsce mordu, znam datę mordu, nawet dzień, kiedy została zamordowana. Chodzi mi o to, gdzie się zgłosić, kogo, gdzie pytać, czy jakieś dokumenty na ten temat się zachowały. Bo prawdopodobnie z tego, co wiem, co z ustaleń, które rodzina dokonała, Niemcy zebrali informacje na ten temat, bo w końcu zbrodni dokonali Rosjanie, więc dla nich było to podpubliczkę potrzebne, ale gdzie to szukać, gdzie znaleźć? A gdzie to się działo? Lubelszczyzna. No to najprościej. Do oddziału lubelskiego, dla naszych historyków, mamy świetnych specjalistów, którzy znają doskonale historię regionalną. Na tym polega ta ich wartość, że wiedzą o każdym wydarzeniu, które miało miejsce w czasie wojny. Potrafią to od razu zdawać z pamięci, albo też wskazać, gdzie można ewentualnie dopowiedzieć. W tym przypadku oddział IPN w Lublinie
do pana dyrektora Krzysztofika. Na pewno państwu udzielą, czy pan udzielą pomocy i wsparcia w tym zakresie. Gdyby nie udzielili, proszę do mnie zadzwonić. Kto jest państwa jeszcze? Ja mam takie pytanie. Pytanie właściwie. Czy jedno to jest a propos grobów masowych, bo wyobrażam sobie, że tam są pochowani, znaczy mogą być pochowani wspólnie i właśnie Niemcy, Polacy i czy tam Ukraińcy. I czy w takich przypadkach się przeprowadza wtedy badania DNA dla całego tego, że tak powiem, kompleksu, czy tam ich tych, czyli wszyscy są badani, żeby określić po prostu, którzy z nich są Polakami. A co się dzieje wtedy z tą całą resztą? Bo czy to jest jakoś tam dalej identyfikowane? To jest jedno pytanie. Druga sprawa, ta klamra niemiecka, która tutaj była pokazana. Mam taką wątpliwość, mam, bo właśnie jakieś tam oprzyrządzenie czy uniformy przecież mogły być też używane przez różne strony. Jeśli chodzi o partyzantów, to oczywiście, nie wiem, wyobrażam sobie, może akurat z paskami, to może nie, ale guziki czy takie rzeczy mogły być używane przez partyzantów polskich przy elementy niemieckiego mundurowania. I trzecia sprawa, bardzo ważna dla mnie. Chciałem zapytać, jak to wygląda w innych krajach. To znaczy, nie jak sobie IPN radzi, powiedzmy, na Litwie, Białorusi, Ukrainie i innych krajach, czy Niemczech, ale czy Niemcy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, czy nie wiem, w Europie, czy oni mają podobne instytucje i jak to u nich wygląda? Czy ktoś się czymś takim zajmuje? Czy my jesteśmy znowu jakimiś pionierami w tej dziedzinie? Bo mam takie wrażenie, że tak to wygląda. Bardzo się cieszę z tego oczywiście, ale chciałbym, żeby mi to pan profesor potwierdził. Dziękuję. Szanowni panie, szanowni państwo, na łączce mamy 15 Ukraińców, tak wynika z dokumentów. To są ludzie, którzy są bardzo ważni dla Ukraińców, dla Ukrainy jako tacy. Jeżeli powiemy, że wśród tych gdzieś tam pogrzebanych, nie powiem, że jego szczątki są zidentyfikowane, ale zostały tam pogrzebane, należy Mirosław Onyszkiewicz, pseudonim Orest, no to każdy z nas wie, kim on był, jak ważną postacią był wtedy i także dzisiaj. Mamy tam także tych, którzy zostali skazani na karę śmierci za zamach na Świerczyńskiego. Zapytał pan o to, jak oddzielamy te szczątki. A badanie genetyczne, żeby wykonać, musieli badania porównawcze. Ze wszystkich odnajdywanych szczątków pobieramy materiał genetyczny, to jest oczywiste, bez względu na narodowość, charakter skazania. Ale żeby zidentyfikować, musimy mieć materiał porównawczy od rodzin. I tu zaskoczenie. Jeżeli byli Ukraińcy, którzy zostali straceni na karę śmierci, skazani na karę śmierci i straceni, i ich rodziny żyją dzisiaj w Polsce, bo uzyskujemy od nich zgodę, pobieramy materiał genetyczny. Z tych samych procesów nawet, ale rodziny zamieszkujące na terenie Ukrainy nawet nie chcą z nami rozmawiać. Nie ma żadnego kontaktu. Tak jest przynajmniej dotychczas. Kwestia umundurowania i tej sprzączki. Akurat ta sprzączka to był taki mały przykład. My nie mamy wątpliwości, że ci na łączce pod murem to są Niemcy, bo mamy dużo umundurowania, ale też mamy coś znacznie ważniejszego. Przy wielu z nich odnajdywaliśmy w okolicach kości jarzmowej celuloidowe takie małe karteczki z numerami PCK. Wiemy o tych numerach, sprawdziliśmy w PCK-u, czyli Polskim Czerwonym Krzyżu, że w roku 1951 w Warszawie robiono kilka ekshumacji Niemców, między innymi z Lasu Bielańskiego. To była taka akcja masowania tych grobów niemieckich. Uznano wtedy, że idealnie to będzie tam pod murem, tam gdzie jest łączka.
i tam ich umieszczono. A więc my nie mamy wątpliwości, że to są Niemcy. Chodzi tylko o to, jak precyzyjnie te szczątki od siebie oddzielić. A to umundurowanie ich było praktycznie pełne. Tam czasem nawet mieliśmy hełmy, a więc tak jak ich pochowano w 1944, bo to są ci, którzy zginęli w czasie powstania warszawskiego, potem ich w całości przeniesiono na łączkę z tymi pasami, butami, czasem jeszcze jakieś rzeczy osobiste były. Także tutaj najmniejszej wątpliwości nie mamy, że to są Niemcy. Trzecie pytanie, przepraszam. Chodzi o inne kraje. Są odpowiedniki Instytutu Pamięci Narodowej w wielu krajach. Tak naprawdę każdy kraj bloku wschodniego odpowiednik IPR-u posiada. Rzecz tylko taka, że ma różną kompetencję, taki urząd, żaden taki nie istnieje jak Instytut Pamięci Narodowej. Żaden nie jest, nie ma takiej dużej kompetencji, ale także jest tak, takim urzędem, który jakby ma ponad 2000 w tej chwili już 200 osób. I żaden z nich nie prowadzi prac takich jak my, które Państwo mogli zobaczyć, poszukiwawczych i eksploacyjnych. Za to te nasze działania spowodowały, że mamy tutaj ogromne oczekiwania ze strony różnych państw, żeby tą naszą wiedzą, doświadczeniem się podzielić. Najbliżsi temu są Litwini, Łotysze, ze względu na podobieństwa tego oporu antykomunistycznego. Myślę tutaj o tych ich leśnych bratach, czyli braciach, czy naszych żołnierzach wyklętych. Póki co myślę, że mamy możliwości do tego, żeby dzielić się z innymi doświadczeniami, co nie oznacza, że kiedykolwiek każdemu z tych państw przekażemy gotowy klucz, jak to trzeba robić. To tak nigdy nie będzie, szanowni państwo. My w Polsce nie mamy takiego szablonu i nigdy go nie stworzymy. Bo w zależności od tego, o jakim czasie mówimy, czy o 45, czy o 53, o jakim mieście mówimy, o jakim rodzaju śmierci, czy o tych zabitych w walce, czy o tych uśmierconych w wyniku egzekucji, ale także od tego, kto był szefem lokalnego UB, kto był naczelnikiem lokalnego więzienia. Wszystko to miało wpływ na to, jak trzeba poszukiwać w danych miejscach. W samej Warszawie, czymś zupełnie innym, to jest czas, kiedy grzebano na Łączce, inaczej było na Służewie, inaczej było na Polach Mokotowskich, a mówimy przecież o okresie stalinizmu i dokumenty, które są na cmentarzach. Są miasta takie jak na przykład Wrocław, gdzie mamy księgi cmentarne, a w księgach cmentarnych pole, gdzie grzebano więźnia, numer kwatery, numer grobu, imię, nazwisko, określenie z więzienia, kiedy przywieziono. Na Łączce nie ma ani jednego nazwiska w księdze cmentarnej, która jest oryginalna z tamtego okresu. W Białymstoku osoby grzebano bezpośrednio za więzieniem. Nie na ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość spotkania z Państwem i za to, że nikt z Państwa nie zadał ani jednego pytania na temat Bolka, nikt nie pytał o sprawy polsko-żydowskie. Bardzo jestem wdzięczny. Dziękujemy bardzo za przyjęcie.